do ewangelików, protestantów, tam jest inaczej. Pójdę sobie do adwentystów, baptystów. Tak ludzie robią, tak ludzie robią. Czego się boją? Boją się tego, że Pan Bóg da im nowe życie, nową szklankę. Szatan kupił twoje milczenie. Szatan kupił to, że nie chcesz przyznać się do swoich grzechów. I zobaczcie, jakie to jest też przewrotne. To jest, z jednej strony to jest takie łatwe. I to jest tak szybko możliwe, bo to jest możliwe już dzisiaj, żeby pójść do salonu piękności i dzisiaj się odnowić i mieć nowe życie w sobie. To jest takie proste z jednej strony, iść do spowiedzi. A z drugiej strony to jest takie ciężkie i trudne uwierzyć, że to jest możliwe. Czy na pewno Pan Bóg mi przebaczy? A wszystkie moje grzechy? A czy mam mu powiedzieć o wszystkim? A boję się. A może jutro? To jest takie trudne. Znowu to jest strasznie trudne. To dotyka czegoś, co jest bardzo intymne i głębokie w człowieku. To dotyka mnie. Ale właśnie zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest mistrzem. Chrystus jest królem twojego życia. Nie ty. Chrystus jest mistrzem i panem twojego życia. Jeśli oddasz mu swoje życie, on cię będzie prowadził, on cię będzie strzegł, on ciągle będzie ci dawał nowe szklanki. On ma pełne składy szklanek. Tego nigdy nie braknie. Nie ma możliwości, żeby brakło Bożego miłosierdzia. Pan Jezus chce odkupić każdego człowieka, ponieważ jeszcze jest szansa, żeby się nawrócili. Jeszcze jest szansa, żeby się wyspowiadali. Jeszcze jest szansa na ich nawrócenie. Nie oburzaj się, że żyje złodziej. Nie oburzaj się, że żyją nasi rządzący. Choć nie powinni, co? Nie oburzaj się. Oburzaj się właśnie, że oni rządzą. Że rządzą tak, jak rządzą. Są do wymiany. Powinni natychmiast być wymienieni. Ale jak powiedziałem, nie ma następnych. Nie ma następnych. Bo nie ma ludzi prawych. Nie ma ludzi sumienia. Nie ma ludzi czystych, uczciwych, rzetelnych. Cała polityka jest brudna. Czy z lewej, czy z prawej strony. Ale może Pan Jezus da nam takie osoby. Może one się właśnie rodzą. Może nie wiemy o tym, może w Polsce właśnie takie osoby dzisiaj się rodzą. Dzisiaj właśnie oczyszczają swoje sumienia, kształcą się, stają się osobami prawymi, godnymi. Budują swoją świętość. Duchu Święty przyjdź. I trzecia część. Powiedzieć, aby się dobrze wyspowiadać. Tak, spowiedź generalna jest ważna. Obojętnie z jakiego okresu życia jesteśmy na pielgrzymce, zawsze spowiadamy się generalnie przy okazji rekolekcji, misji świętych, parafialnych, wydarzeń życiowych typu ślub własny, czy dziecka, komunia, czy ślub dziecka i też przy okazji pielgrzymek. I właśnie dzisiaj jest taki czas, czy w ogóle jest taki czas, żeby odbyć sobie spowiedź generalną. Ona może być z dwóch ostatnich lat życia, może być z 15 ostatnich lat życia. Wszystkie grzechy, które ja mam gdzieś tam, pamiętam, które już kiedyś może wyznawaliśmy, mówię, spowiedź generalna dotyczy głównie tylko grzechów ciężkich. Jeśli nie masz pewności, czy jest to grzech ciężki, czy lekki, powiedz. Mówimy zawsze, że księdza chce, żeby to była spowiedź generalna. No i teraz wyznaję swoje grzechy. I wszystko. To mogą być na przykład tylko 2-3 grzechy, które gdzieś tam mi leżą na sercu i ja nie mam pokoju z tego powodu. Ale to trzeba powiedzieć. Spowiedź taka właśnie z całości. Grzechy ciężkie to są grzechy przeciwko 10 przykazaniom. Przeciwko 1, 2, 3, 4, 5 do 10. To są grzechy ciężkie. Grzechy ciężkie to są również grzechy przeciwko miłości bliźniego. Takie dość istotne, które ranią drugiego człowieka. Ja tak już kiedyś mówiłem, niektórzy się oburzają, a niech się oburzają. Nam się ciągle wydaje, że takimi grzechami ciężkimi mogą być grzechy, one są, grzechy przeciwko 6 przykazaniu. To grzechy cielesne, grzechy nieczystości, grzechy ciała, pożądliwości. Ale jeszcze cięższe grzechy, to są grzechy przeciwko miłości bliźniego. Oszczerstwo, nienawiść, zazdrość. Jeśli to jest stan, który trwa, bo
bo ja mogę się na kogoś zazłościć, ale mi przejdzie szybko i to jest jednostkowe, sporadyczne, to jest grzech lekki. Ale jeśli ja komuś ciągle zazdroszczę i ja nie potrafię jakoś tak, mnie to ciągle słabi, że ktoś ma lepiej, to jest stan pewnego grzechu ciężkiego, który trwa. Rozumiecie, to jest, taka jest różnica. Przeciwko bliźniemu, przeciwko Bogu. Dlaczego nie bycie nam przy świętej w niedzielę jest grzechem ciężkim? To jest takie trzecie przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ja też mówię, nie ma przykazania, uwaga, nie ma przykazania chodź do kościoła. Proszę, nie byłem w kościele. Co mnie to interesuje, że ty byłeś w kościele czy nie? Nie ma takiego przykazania, nie byłem w kościele. Byłem w kościele, nie byłem w kościele. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Trzeba uświęcić całą niedzielę. Starać się przynajmniej. Moje przybycie do świątyni, bycie na mszy świętej, słuchanie Słowa Bożego, odpowiadanie na wezwanie kapłana, modlenie się z ludźmi, to mnie uświęca. Ja przyjmuję komunię świętą, mnie to uświęca. To jest przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jeżeli ludzie przychodzą do kościoła tylko po to, żeby spełnić formalizm i zaliczyć bycie na mszy świętej i stoją przed kościołem i nie przeżywają tej mszy świętej, się w ogóle ona się w ich sercach nie toczy. Oni tylko tak czekają, kiedy to się skończy. Ta pogoda tu jest, tam auto jedzie. Tak jest przed kościołem, jak jest msza święta. Oni mają grzech ciężki. Oni byli w kościele, mają grzech ciężki. Tak czy nie? Tak, bo oni nie uświęcili Dnia Świętego. Ich tam nie było. Ich tam nie było. Czasami ja nie wiem, co mam robić z młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą, która przychodzi i stoi wokół kościoła. Trzeba im powiedzieć, wchodźcie do środka. Trzeba mam im powiedzieć, idźcie do domu się pobawcie, bo szkoda tego czasu tutaj. Co powiedzieć w takiej sytuacji temu człowiekowi? Nie ma czasu mu to tłumaczyć. A utwierdzać go w złym, utwierdzać go w tym, że dobrze jest stać przed kościołem i nic nie słyszeć? Dobrze jest tak dzieci traktować? Ja mówię, idźcie do domu. Jest msza następna o 11:30. Na tej nie jesteście, przyjdźcie na następną. Mówię, idź poczytaj książkę, idź coś zrób, zrobisz jakieś coś pożytecznego. Nie marnuj tu czasu. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Cały dzień. A dlaczego jest to też grzech ciężki? Ponieważ my, z prostego powodu, my czynimy Panu Bogu niesprawiedliwość. Pan Bóg przychodzi do nas, a my nie przychodzimy. Wyobraź sobie, przyjeżdża prezydent Polski, przyjeżdża do twojego domu, a ciebie nie ma. A to byłoby nie tak. To byłoby bardzo tak niesympatycznie. A tu Chrystus przychodzi na ziemię, przychodzi na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. I to jest grzech ciężki. To jest właśnie niesprawiedliwość, którą czynię Panu Bogu. Pan Bóg przychodzi dla mnie, bo ja jestem katolikiem. Ja się utożsamiam z Kościołem. Ja jestem Kościołem katolickim. Ja jestem częścią, cząstką tego Kościoła i Chrystus przychodzi do mnie. Mnie nie ma. A Chrystus przychodzi nie tylko raz. On przychodzi na przykład w niektórych parafiach 9 razy bez 9 mszy świętej, żebyś sobie mogła wybrać. A nawet tego nie zrobimy. I to jest, tylko ja właśnie tak nie chcę też osądzać, nie chcę też oceniać, bo to jest bardzo różnie, bo to jest naprawdę tak, jeśli ktoś nie ma tej łaski zrozumienia, to nawet nie wie, że grzeszy. Naprawdę nie wie, że grzeszy. I dlatego nie ponosi do końca pełnej winy. Pytanie, dlaczego nie wie, że grzeszy? Może mu ktoś nie powiedział, że to tak jest. To nie grzeszy tak mocno. A może się uparł i jest zawzięty, to wtedy grzeszy. A może robi na złość całej rodzinie i wszystkim chce pokazać, jak bardzo on będzie inny, że nie będzie chodził do kościoła, ani nic, a może się gadać i tak nie pójdę. Tak jest zatwardziałością na przykład naszych ojców alkoholików, pijaków. Tak jest, to jest grzech ciężki, rodzi grzech ciężki. Milionów Włochów żyje w ateizmie od poniedziałku do soboty. Żyje w ateizmie od poniedziałku do soboty, bo nie ma nic wspólnego z Kościołem, z Panem Bogiem.
W niedzielę udają, że idą do kościoła. Polacy też tak robią. Zobaczcie, żyją ludzie w ateizmie od poniedziałku do soboty, a w niedzielę próbują się uświęcić. Jakie to jest, a z drugiej strony, jakie to jest też cudowne i kochane, że Bóg codziennie jest na mszy świętej. Że Pan Jezus codziennie przychodzi dla mnie. Ja mogę sobie wskoczyć w ten kościół dwa razy w tygodniu, nie? Rano albo wieczorem. Mogę iść na Eucharystię w tygodniu. Spotkać się z Bogiem. I nikt tego nie zrozumie. Nikt tego nie zrozumie, ponieważ to jest związanie miłości. Jeśli ja wiem, że Bóg mnie kocha, to ja wiem, że ja chcę być przy kimś, kto mnie kocha. I to jest właśnie też to wiązanie miłości, że ja idę do spowiedzi świętej, bo wiem, że Chrystus tam na mnie czeka. Ja się nie boję spowiedzi świętej. Można iść z radością, spowiadać się za swoich grzechów ciężkich. Bo Jezus tam na ciebie czeka. I dlatego też to, co powiedziałem, jak ktoś grzeszy ciężko co 5 dni i mu się nie udaje wytrwać w dobrym, to niech wali do spowiedzi co 5 dni. Nie ma problemu. Tam, gdzie rozlał się grzech, tam, gdzie pojawił się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. Bóg zawsze w proporcjach zwycięża. Tam, gdzie pojawił się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Tyle, ile grzechu, tyle łaski. Więc takie porównanie, jeżeli w czyimś domu jest pełno awantur, pełno kłótni i pełno jakichś takich nawet rękoczynów, to tam jest tyle łaski i jeszcze więcej. Trzeba się modlić, modlić. Matka Boża mówi, módlcie się, bo jak się modlicie, to automat się włącza. Automatycznie się pewne rzeczy naprawiają. Naprawia się sytuacja rodziny. On dostanie takiego prądu kiedyś, że sam poleci do kościoła. Nie będzie wiadomo dlaczego. Nasze dzieci nie wiedzą teraz, one się nie chcą modlić. Jakoś tak ciężko im, ale jak my się modlimy za nie, to one za 3 lata dostaną kopa z modlitwy. Dostaną kopa, nagle powie, o, tata, ja chodzę do kościoła, my jeździmy tu do kościoła, my tam jedziemy autem tego. On skąd się to wzięło? Z modlitwy rodziców lat 7 wcześniej. Tak jest, naprawdę tak jest. Dlatego nie wolno nie modlić się, nie wolno nie ustawać. I dlatego msza święta też jest grzechem ciężkim, bo ja tracę, bo ja ponoszę stratę, jeśli mnie tam nie ma. To mnie Pan Bóg nie uświęcił, to ja się nie uświęciłam. Dzień święty nie jest uświęcony. Mam takiego Tomka, takiego chłopaka, mówiłem wam, który był największym łobuziakiem w Polsce. Jeździł, demolował pociągi, co chwilę siedział, na mecze jeździł, to do Warszawy, to do Gdańska, to tam. Palili ludziom po głowach skakali. Mówicie, że kiedyś skakałem człowiekowi po głowie, miałem z tego przyjemność, mówi. Waliliśmy płytami chodnikowymi, mówi, po brzuchach, mówi, to mówi. Mówi, ja taki byłem, mówi. Mama mi mówiła, żebym szedł do kościoła, to ja ją kopnął, dosłownie ją kopnął ze złości. Mówi, głupia, i czasem drzwiami poszedł. A teraz z mamą odmawiamy koronką 15. A teraz idę do kościoła w niedzielę rano, bo jak idę wieczorem, to mam poczucie zmarnowanej niedzieli, że coś nie gra, że ja się że nie święciłem niedzieli. On mi teraz mówi, ja muszę iść rano, mówi o 8, o pół 10, bo jak jedę wieczorem, to ja mam takie, źle się czuję, mówi. On na przykład tak mówi. Niektórzy potrafią na przykład całą niedzielę świętować z rodziną, wyjeżdżają na przykład nad wodę, na wycieczkę, są z dziećmi, wchodzą po górach i wieczorem jadą na Eucharystię. W porządku, wszystko gra. Całkowicie uświęcili dzień. Poświęcili czas rodzinie, dzieciom, pobyli ze sobą i Eucharystia. Na wszystko znalazł się czas. Też boję się takiej sytuacji, jak ktoś notorycznie chodzi na sobotnią mszę wieczorną, żeby mieć całą niedzielę do spania. No tak jest. Polak potrafi, nie? No. Ale to nie zrozumienie właśnie tematu. Dobrze, powiem wam jeszcze taką rzecz o grzechach, które, żebyście wiedzieli na przykład o sytuacjach zniewolenia przez szatana. Kto i kiedy może doświadczyć zniewolenia przez szatana i jak to się dzieje, jak to się odbywa. Jeżeli ktoś, to właśnie ojciec Gabriel Amort, znacie tą książkę, 80-letni kapłan, egzorcysta, on nam mówił, że są takie oznaki, kiedy człowiek jest zniewolony przez szatana, jak to się dzieje. Mówi, pierwsza, mówi, jest to zatwardziałość w swoich grzechach. Jeżeli ktoś bardzo długo tkwi w grzechach ciężkich, to następuje
coś takiego, że zło wręcz nim miota. Jeżeli przechodzi z sytuacji grzechu ciężkiego w sytuację grzechu śmiertelnego i wtedy ta dusza jest zdobyta całkowicie przez szatana. On potrafi tym człowiekiem się posługiwać. Następuje całkowite jakieś takie zniewolenie. Może to być na przykład drugi sposób, rzucenie uroku przez jakieś przekleństwo, jakiś urok szatański przez kogoś, kto już jest oddany szatanowi. Trzecia sprawa, okultyzm. I są trzy formy okultyzmu, które sprowadzają zniewolenia szatańskie. Pierwsze, seanse spirytystyczne. Druga, prawdziwa magia. Odwiedzanie wróżbitów może to spowodować. Na przykład teraz mówię bardzo niestety popularny Sai Baba, guru. Polacy też w to wchodzą bez sensu. Sekty satanistyczne. To są trzy formy okultyzmu. Jeśli człowiek w tym uczestniczy przez dłuższy czas i otwiera się, to wtedy atakuje szatan. Bo szatan nigdy nie zaatakuje, kiedy się człowiek nie otworzy. Człowiek ma naturalną obronę przed złem i naturalną obronę przed złymi mocami i złe moce nic nie mogą, jeśli człowiek się nie otworzy. Ale człowiek się właśnie otwiera, kiedy ciągle lubuje się w grzechach ciężkich. Bo wtedy wybiera nie Chrystusa, nie Boga, tylko wybiera właśnie ciągłą podłość. I jeszcze może być przez atak szatana, ale to jest bardzo rzadkie, to dotyczyło osoby święte właśnie. Ojca Pio, świętego Franciszka, Jana Fianeja i tak dalej. Coraz więcej ludzi chodzi do wróżek. Coraz więcej ludzi chodzi do wróżbitów, do magów. Coraz więcej polskich pseudobiznesmenów chodzi do wróżki. Ludzie chodzą, w moim mieście chodzą. Płacą za to 60 zł za wizytę. Zniewalają siebie. Otrzymują pewne amulety, uwaga, otrzymują pewne gadżety, które są zaczarowane, które mają złą moc, wnoszą to do swoich mieszkań i potem się dziwią, że w tym mieszkaniu, w tym domu dzieje się źle. Ja wam powiem taką sytuację z własnego życia. Na kolędzie kiedyś, bo na kolędzie to jest dla nas ciężki czas kapłanów, bardzo ciężki, to my idziemy jak w transie. Ja jestem z dużego miasta, jestem tak przez 10 lat kapłanem i biskup mnie rzuca po dużych miastach, więc kolęda dla nas to jest kilka tysięcy rodzin rocznie. Tak od października końca do tego chodzimy.